BMW od lat uwielbia wystawiać swoich klientów na próbę, robiąc stylistyczne rewolucje w swoich modelach. Jak nie bubr, to k***a żubr. Łoś, lis, wilk. I tak w kółko. Ale jeden model wymykał się tym konwenansom. To była zawsze piątka, która była zachowawcza w swoim wyglądzie, no może poza tą banglowską E60. Ale dwie ostatnie były naprawdę ładne, podobały się każdemu. Najnowsza każdemu podobała się nie będzie. Przed Państwem BMW serii 5, generacja G60 w wersji i5, czyli elektryk w wersji M60. Kolejne BMW po serii 7, które jest przystosowane jednocześnie i do napędów konwencjonalnych spalinowych, i do napędu elektrycznego. Banglowska siódemka w wersji long miała 5 m 15 cm, ta jest tylko 9 cm od niej krótsza. Coś nieprawdopodobnego, jak ten samochód urósł. Urósł też wzwyż, bo ma 3,5 cm więcej niż poprzednik, jak na sedana to dosyć wysoko, ale to jest efekt tego, że trzeba było podnieść auto po to, żeby tutaj w podłodze zmieściła się bateria. I nawet zaraz wezmę miarkę i zobaczymy, ile tutaj jest tego prześwitu, bo BMW podaje, że to 14-15 cm, ale jeden z nas ma garaż podziemny, do którego jak wjeżdża, to ociera tutaj płytą pod spodem, tam gdzie jest akumulator, ponieważ on tak nisko spoczywa. 14 cm. O, tutaj przy progu. I to jest najniżej położony punkt tego samochodu. Przez to, że on ma długi rozstaw osi, bo to jest prawie 3 metry, to tutaj ten kąt rampowy jest bardzo mały i trzeba uważać, żeby na przykład właśnie na podjazdach czy zjazdach do garażów podziemnych nie rysować podwoziem. Natomiast dzięki tak niskiemu umieszczeniu baterii środek ciężkości ma być bardzo nisko dla całego samochodu i ma się prowadzić lepiej, a środek ciężkości jest tutaj bardzo istotny, bo o ile spalinowa piątka z silnikiem 2.0 waży 1800 tony, to tutaj mamy 600 kg więcej masy. Nie chodzi tylko o sam fakt tego, ile waży bateria, ale tę masę podnosi również konstrukcja samochodu, która musiała zostać specjalnie usztywniona, żeby przez tą dużą baterię samochód nie pracował, żeby ta bateria też sama w sobie nie pracowała i żeby się ogniwa ze sobą nie spotkały i nie doprowadziły do jakiegoś zwarcia. Więc tam jest klatka specjalnie wzmocniona, w niej jest bateria i to wszystko daje nam dodatkowe 600 kg. Natomiast BMW chwali się, że rozkład mas też jest idealny, tą baterię tak umiejscowiło, te silniki tak tutaj dopracowało, że mamy dokładnie 50 na 50 i też ma to wpływać na prowadzenie auta. Bateria 83 kWh. Dużo, niedużo, na pewno ciężko. Tyle wiemy. Według BMW w naszej wersji M60 ta bateria powinna wystarczyć na przejechanie 516 km. Jest pompa ciepła, więc podobno zimą też to lepiej działa. Jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Żeby ten wynik 516 km na naładowaniu osiągnąć, to bardzo dopracowano tutaj aerodynamikę. Wszystkie te deflektory, które tutaj widzicie, każdy element zderzaka z ruchomymi tutaj klapami do otwierania, mają sprawić, że opływało go będzie po prostu idealnie powietrze, nawet te lusterka, zobaczcie, karbonowe, BMW twierdzi, że one są ręcznie robione. Nie wiem, co to znaczy, czy je szydełkują, czy tkają ten karbon. Nie rozumiem, co znaczy w dzisiejszych czasach zrobione ręcznie, czy po prostu ręcznie blendę nakładają. Niemniej każdy z tych elementów, zobaczcie jaki profil ma tutaj lusterko, wpływa na to, że auto ma tylko CX023. To naprawdę fenomenalny wynik. I piątka elektryczna występuje w dwóch odmianach. Jedna to jest e-drive 40, czy tam 40 e-drive. Ona ma tylko napęd na tylną oś. Tu jest silnik elektryczny o mocy 340 koni. Nasza, czyli M60, ma dwa silniki elektryczne. Ten pozostał bez zmian. Mamy tutaj te 340 koni mechanicznych. Natomiast tutaj mamy tych koni 261. Łączna moc to 601 koni mechanicznych i prawie 800 Nm, bez pięciu dokładnie. Co ciekawe, można otworzyć przednią maskę. Nie bardzo wiem po co, szczerze mówiąc. Tutaj mamy o coś, co udaje nam chyba V12, tak mi się wydaje. Ale spodziewacie się, że okej, fajnie, pewnie zrobili tutaj franka, czyli bagażnik z przodu. No dupa, nie zrobili żadnego bagażnika z przodu, tylko tutaj władowali cały osprzęt. Wersja najtańsza, czyli ta, która ma silnik tylko z tyłu, kosztuje 345 tysięcy złotych. Nasz egzemplarz wyposażony w trochę ładniejszą felgę, w trochę lepiej wyposażony w środku, w te karbonowe lustereczka, w ten lakier, to ponad 600 tysięcy złotych. BMW serii 5. I nie prawdziwe M, tylko M60.
na prądzie. No dobra, zanim otworzymy bagażnik, to wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? To jest element pakietu karbonowego razem z tymi lusterkami, kosztuje 9000 zł. I wiecie, co to robi? Wiecie? Nie wiecie, nie macie bladego pojęcia. To słuchajcie, co to robi. Spoiler tylny M doskonale sprawdza się w szybkiej jeździe. Zwiększa docisk na osi tylnej, zapewniając twojemu BMW większą stabilność przy dużych prędkościach. Popłynęliście tam grubo, naprawdę. Jeszcze lepiej niż z masą tego samochodu. To jest tak, jakbym założył sobie czapeczkę z daszkiem i to do tyłu i powiedział, że ona zwiększa mój docisk i jak biegnę, to dzięki temu lepiej wchodzę w zakręty. Bagażnik. No tutaj też nie ma nad czym piać zachwytów, szczerze mówiąc, bo to jedynie 490 litrów, jak na sedana to bardzo mało, po prostu. Nie ma co ukrywać i trzeba mówić wprost. To mniej o 30 litrów niż w wersji benzynowej i sporo mniej niż w poprzednikach. To jest raz. Dwa, w poprzednikach ten bagażnik wydawał się taki szerszy, taki kształtniejszy, łatwiejszy do zagospodarowania. Tutaj to wszystko zobaczcie, jak jest zabudowane aż dotąd. Co więcej, te 490 litrów to razem z tym jest podawane. Czyli z miejscem na kable. W dodatku to miejsce na kable, przez to, że nie mamy z przodu franka, którego jestem pewien można było wygospodarować, to te kable leżą nam tutaj. Sobie wyobraźcie, że jedziecie z walizkami i musicie gdzieś się podładować tym kablem. To wyjmujecie walizki. Stoją sobie na śniegu, na deszczu, mokro. Wy musicie wyjąć kabel, podłączyć kabel, włożyć walizki z powrotem, żeby nie mokły na tym śniegu i na tym deszczu. To jest raz. Dwa, jak odłączacie kabel i chcecie go znowu schować, to znowu wyjmujecie walizki i znowu kable do środka. I tak w kółko. Fajne, stąd z tej pozycji składa się oparcia. Niefajne to, że nie są na sprężynie i nie składają się same, tylko musicie pójść tutaj, otworzyć drzwi i dopiero złożyć. Wówczas powstaje prawie płaska powierzchnia, prawie, ponieważ tutaj jest taki uskok o matyle, 25 cm. Natomiast plus za to, że składa się to wszystko w proporcjach 40-20-40, czyli tak jak lubimy. Dwie duże walizki. No tylko w ten sposób możemy próbować. Raz. Uj. I to dwa. I to wszystko. Tu zostaje jeszcze trochę przestrzeni, żeby no nawet torby i plecaki będą miały tutaj dosyć ciasno, szczerze mówiąc. Więc wiele tutaj nie zapakujemy. Poza takimi dwoma torbami może tu jeszcze jakiś plecak wejdzie. Dla tych, którzy cenią sobie bardziej praktyczne bagażniki, będzie wersja kombi. Również i piątka będzie w wersji kombi. To dopiero wiosną przyszłego roku. Z plusów, szeroki jest ten otwór załadunkowy i ten tutaj cały w sobie otwór, żeby włożyć tam głęboko walizki, też jest spoko i dosyć nisko próg załadunkowy. I to tyle z plusów. No dobra, tak jest wygodnie, tak jest w porządku. Tam mam dobre oparcie pod stopy, bo jest bardzo dobrze wyprofilowana pod odpowiednim kątem podłoga, więc trzymam sobie nóżki tak, że tutaj o, mogę tak majtać, mogę jechać dalej, zobaczymy jak za mną. No powiem wam, że jak na tak długi samochód z rozstawem osi 3 metrów niemal, jak na auto, które jest długie jak siódemka banglowska, dłuższe niż siódemka banglowska i nawet dłuższe niż ta kolejna siódemka, to i to koncertowo. Tu po prostu nie ma miejsca jak na takiego wielkiego grzmota. Siedzę nisko, te podudzia tutaj mam wysoko pociągnięte. Okej, stopy tam mogę włożyć pod fotel. Nad głową tego miejsca jest w porządku, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj szklany dach. Natomiast tutaj na kolana to jest niekomfortowa pozycja jak na segment E. BMW, które ma ponad 5 metrów długości, 3 metry rozstawu osi. Czterostrefowa klimatyzacja już z panelem dotykowym tutaj, który całkiem fajnie i przyzwoicie działa. Możecie sobie włączyć ogrzewanie fotelika, możecie sobie zmniejszyć, zwiększyć temperaturę. Możecie działać w auto, możecie działać w manualu. Tutaj dwa gniazda USB-C, ale oprócz tych dwóch gniazd USB-C są jeszcze gniazda USB-C w oparciach foteli tutaj z tyłu i jednocześnie uchwyt montażowy, czy to choćby dla tabletu albo telefonu, albo na przykład wieszaczka na marynarkę. Praktyczność też ogranicza tutaj ten tunel i to jest wada samochodów elektrycznych zaprojektowanych na bazie aut spalinowych, czy nawet jak się robi taką płytę jak ta, czyli Klar, dostosowaną i do napędów elektrycznych, i do napędów spalinowych, to i tak jest to element konstrukcyjny całego samochodu. Nie da się wyeliminować w wersji elektrycznej tego tunelu tutaj, bo normalnie w spalinówce przechodzi tędy wał. I taka platforma zawsze ten wał tutaj mieć musi, przez to ograniczacie w zasadzie
możliwość zagospodarowania tego wnętrza tutaj do 4 osób. W teorii auto jest 5-osobowe, w praktyce jest 4-osobowe, bo nikt normalny tutaj nie będzie siedział. Dziecko musielibyście posadzić w foteliku i też się tutaj nie zmieścią. Mógłbym tak usiąść, czy ktoś mikry, ale to naprawdę na bardzo krótkie dystanse tylko się sprawdzi. Jeżeli chodzi o wykonanie, nie można tutaj mieć zastrzeżeń. To w naszym przypadku jest akurat prawdziwa skóra. Ona wymaga dopłaty, ponieważ w wersji standardowej jest weganza i weganza jest zrobiona z plastikowej skóry, natomiast ta jest naturalna, bardzo przyjemna w dotyku, perforowana. Ładnie ten boczek tutaj poprowadzono, ślicznie wyglądają wszystkie przeszycia. Ładna jest kolorystyka w tym wypadku, to połączenie szarości z tym jasnym kolorem. No tutaj jeżeli chodzi naprawdę i o kolorki, i o jakość tej skóry, i o to jak wyglądają boczki, nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Dużo tu jest nawiązań stylistycznych i to jest ewidentnie taka właśnie forma estetyki, jaką przyjęto w BMW iX chociażby, które jest elektryczne i tutaj też to widać. Deska rozdzielcza, konsola środkowa, stylistyka to jest to, co znamy już z BMW serii 7, tylko zminiaturyzowane odpowiednio. Tutaj oczywiście ten ekran lekko ponad 12 cali. Tutaj prawie 15 cali za jednym szkłem, lekko zakrzywiony, co też nawiązuje do tych BMW sprzed lat, które miały konsolę środkową tutaj skierowaną, nakierowaną na kierowcę. Tutaj też nawet lampy te przednie, zauważcie, tak zachodzą na boki, co trochę nawiązuje do piątki tej banglowskiej o oznaczeniu E60. To bardzo ładne drewienko z taką inkrustacją, zatopionym w nim metalem, dodatkowo tylko 1100 zł. Nie zdziwiłbym się, jakby kosztowało 5, 7, 8 albo 11 tysięcy złotych i ludzie by do niego dopłacali, bo wygląda oryginalnie. Te kryształy też już się pojawiły, takie świecące, dokładnie jak w BMW serii 7. I o ile widzicie, że to jest taki efekt trójwymiarowy tam w środku, to jak pociągniecie ręką, to jest po prostu gładziutkie tej trójwymiarowości. Nie czuć, ona jest zatopiona tam w środku. No ładnie jest to wszystko podkreślone, podświetlone. Nieładnie, że wszystko już sprowadzono do dotyku z ekranu. Nawet klimatyzacja się obsługuje, stąd nie ma pokręteł. Jedynie pozostał, na szczęście też pozostał ten panel tutaj i tu mamy kryształek, tu kryształek, tu kryształek, tu kryształek. Niestety widać każdy odcisk palca i widać każde ziarenko, każdy pyłek kurzu. Natomiast to już jest taki szklany panel dotykowy. Cały się ugina jak naciskacie i haptyczny, on daje taką drobną wibrację, odbicie. Nie ma też tutaj takich kratek nawiewu standardowych, więc nie włożycie sobie żadnego zapachu za nie, tylko musicie niestety o naszego partnera Aroma Car sobie zawiesić takiego na przykład z buja kontrastującego. Idealnie, nie? I teraz wypada tylko zrobić podświetlenie tutaj fioletowe i z jego czapką będzie się idealnie komponował. Takie niebieskie? O, nawet może być niebieskie. No i dolo. Z rzeczy nowych, system iDrive 8.5 już, ta generacja. I możemy tutaj na przykład sobie pograć. Podłącza się dwa telefony komórkowe. Phones plus screen równa się konsol. Wystarczy zeskanować tutaj ten kod. Zobaczmy, czy szybko da się to zrobić. Bo to wystarczy podobno zeskanować kod. R console, proszę. R console is launching. What is your nickname? Look. Done. A, to takie Angry Birdsy, tylko w wydaniu BMW. Fajne. O, o, o. A, nie w tą stronę. O, w tą. Yeah. Ale jakie dźwięki zajebiste. Dobra, kurwa się wciągnąłem. Fajne, powiem wam. Duże zaskoczenie te gry, bo naprawdę szybko to działa. Myślałem, że będę musiał się gdzieś logować, coś kombinować, sprawdzać. Ja nie lubię tego podłączania tych telefonów w testówkach. Jak mam swoje auto, okej, no to mogę się pobawić chwilę, żeby wszystko popodłączać, sparować ze sobą. Ale jak się ma taką testówkę, to wprowadzanie tych aplikacji, tego wszystkiego, to zajmuje zazwyczaj zbyt dużo czasu, żeby chciało mi się w to angażować. A tutaj nawet jak wieziecie przypadkowego pasażera, gdzieś musicie się podładować albo zatrzymać, no to on tylko cyk sobie skanuje szybciutko, zrobione, załatwione i nie ma problemu. No dobrze, co my tutaj mamy jeszcze w tym BMW i5 M60?
Ano mamy akurat w naszym egzemplarzu adaptacyjne zawieszenie M. Zwykłe zawieszenie, jak tutaj macie, to macie z przodu podwójne wahacze, z tyłu pięciowahacz i piątka ze względu na trochę inne amortyzatory i trochę inne sprężyny niż w spalinowym. W spalinowej piątce jest zawieszona 8 mm niżej. Mamy za to seryjnie skrętną tylną oś. Wprost tak nie nazywa tego BMW, bo ono pisze, że aktywny układ kierowniczy. I ta tylna oś pracuje w wąskim zakresie, bo tylko 2,5 stopnia się wychyla w prawo albo w lewo każde tylne kółeczko. Natomiast ma to rzeczywiście poprawiać zwrotność. Oczywiście jest adaptacyjny układ kierowniczy, to znaczy taki, który dostosowuje kąt skrętu kierownicy do tego, z jaką prędkością jedziecie. Dzięki czemu, jak jesteście na przykład na parkingu, to rzeczywiście nie trzeba zbyt dużo kręcić, bo zobaczcie, cyk, to już jest wszystko. I to już są maksymalnie skręcone koła i naprawdę jest bardzo zwinna, bardzo zwrotna, ale to efekt nie tylko tej tylnej osi skrętnej, no ale też tego, że tu nie ma takiego tradycyjnego wału napędowego z przodu, jak na przykład jest w samochodach spalinowych. Zawieszenie, choć nie jest to pneumatyka, to naprawdę świetnie wybiera nierówności. Jest bardzo komfortowe, jest bardzo dobrze wyciszone, nie słuchać tutaj ani jednego łączenia, po którym jedziemy, a jedziemy sobie 50-teczką po naprawdę dziurawej, bardzo wyboistej drodze z płyt, jak widzicie, no super jest, bardzo blisko pneumatyki. Może pneumatyka utrzymywałaby całe nadwozie bardziej w poziomie, ono by tak się nie ruszało, ale i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo całe to zawieszenie ma też niwomat z tyłu, czyli nawet jak zapakujecie tutaj do pełna bagażnik, nawet jak do samochodu usiądą 4 osoby, to ten tył nie osiądzie, ponieważ go sobie wyrówna do takiego idealnego poziomu. Nie ma jak na elektryka BMW przystało tradycyjnych takich trybów jazdy przełącznika, który wrzucałby Sport, Sport Plus, Comfort. Macie tak zwane tryby, ale takie my modes, czyli takie bardziej my moods. To jak się czuję teraz, jak chciałbym jechać, czy chciałbym jechać ekspresyjnie na przykład. Imponująca wizualizacja i żywa inscenizacja świetlna. A może jeżeli nie chcecie jechać w ekspresji, to może chcecie jechać w relax? Może zrelaksowana jazda w przyjemnym wnętrzu. A, czyli ma blokadę też roletka. Dobrze. No, Jezus Maria. Relaksująca jazda w przyjemnym. I Hans Zimmer się wtedy włącza. Możecie się zabawić w dyrygenta normalnie. A jak nie chcecie jechać w relaks, to możecie jechać w digital art. No, odwinęło się, odwinęło. Zobaczcie, co tutaj się... O, wreszcie do naszego... brodatego bandyty mamy idealny kolorek. Proszę bardzo, jak się ślicznie zgrało. To jest tak zwany expressive mode. To jest expressive scent, czy jak to się tam mówi po angielsku, zapach. A to jest expressive mode w BMW. Ale jest też sport. Jeden, jedyny, proszę bardzo, sport. Pewnie na czerwono wszystko. No, taki czerwony wpadający w pomarańczowy. Dobrze. Ale wejdźmy sobie w efficient, bo to jest ten, który do napędu elektrycznego jest dedykowany. Nadaje się najbardziej, bo wtedy ponoć zasięg się zwiększa. No więc jak to jest z tym zasięgiem? BMW twierdzi, że te 81 kWh w tej baterii wystarczą na przejechanie 516 km. Dobra, zaokrąglając, 500 km. Auto ma pompę ciepła, więc teoretycznie powinno odzyskiwać energię potrzebną do ogrzania wnętrza. Teraz mamy 21 stopni, ja sobie włączyłem ogrzewanie fotelika i jedziemy 50-70 na godzinę bocznymi drogami, ani razu nie użyłem pedału hamulca, czasami tylko zdejmuję nogę z pedału gazu i wtedy włącza się ładnie rekuperacja. I jak się ta rekuperacja włącza, to on sobie odzyskuje energię. No więc ile tej energii odzyskuje, ile jej zużywa przede wszystkim? No to zużywa jej, proszę bardzo, tyle. Przy takiej wolnej jeździe 25-26 kWh. To oznacza, że przejedziecie w takich warunkach jakieś 300 km, jadąc 50-70 na godzinę. To jest jakiś dramat, absurd i koszmar. Mam jeszcze 67% baterii, a zasięg już tylko na 218 km. Po 2-3 dniach jazdy w takich warunkach lekko zimowych, bo to było pomiędzy 0 a minus 3, pomiędzy minus 3 a 0 stopnia Celsjusza na zewnątrz, tak jak jest dzisiaj, minus 3 stopnia, to po prostu prąd, niesamowicie ten samochód. Ja ciekaw jestem, jak będzie, jak zaraz wjadę i pojadę sobie 140 km na godzinę. Jakbym tym samochodem chciał cyknąć sobie na przykład z taką prędkością autostradową z Warszawy do Łodzi, to czy mi w ogóle wystarczy, żeby pojechać w tej weftę? Elektrykiem za pół bańki.
To teraz może wreszcie powiemy coś dobrego o i5. Fajnie skręca i bardzo przyjemnie się prowadzi. Ta tylna oś skrętna, pomimo że to tylko te 2,5 stopnia skrętu tych tylnych kół, naprawdę fajnie czuć ją jest w zakrętach. Nie sprawia tutaj we wnętrzu też wrażenia tak dużego ten samochód, tak długiego, tych ponad 5 metrów i ponad 3, i prawie 3 metrów rozstawu osi. Prowadzi się jak typowe poprzednie piątki, a nawet powiedziałbym, że czuję jakby lepiej wchodziła w te zakręty, a to ze względu na ten nisko położony środek ciężkości, na doskonały rozkład mas te 50/50. Ona fajnie się składa, angażuje tak przyjemnie kierowcę, nie tak, że musicie uważać jak wjeżdżacie w zakręt, ale dobrze czujecie co ten samochód robi. Co te przednie koła robią tam na asfalcie, a nawet co te tylne koła, za co odpowiadają. Rekuperacja. Oczywiście możecie sobie ustawić rekuperację na średnią, na wysoką, na adaptacyjną. Ja akurat lubię tę adaptacyjną, ponieważ ona wyczuwa, kto przed nami jedzie, czy zbliżamy się do ronda, czy zbliżamy się do skrzyżowania, jakie jest ograniczenie prędkości i dostosowuje swoje działanie dokładnie do warunków, jakie panują na drodze. Gdybyście tego nie używali, na przykład wejdziecie sobie w rekuperację niską, czyli w zasadzie jej nie ma w ogóle, zdejmujecie nogę z pedału gazu, a samochód się toczy, a na przykład nagle potrzebujecie rekuperacji, bo wjeżdżacie do miasta, to wystarczy tutaj włączyć sobie na B i wtedy pojawia się maksymalny odzysk energii za każdym razem. Ale ja wchodzę sobie w adaptacyjne. O, teraz nie wiem, czemu hamuję. A, bo mam B ciągle, to przepraszam bardzo. To teraz, szanowni państwo, ladies and gentlemen, sprawdzimy osiągi, gdyż według BMW przyspieszenie do setki zajmuje w tym wypadku jedynie 3,8 sekundy. Dynamika jest, jeszcze Sport Plus można i jeszcze można z DSC off. I tak zróbmy. Napęd oczywiście sportowy, układ kierowniczy sportowy, amortyzacja ma Sport Plus, ma tylko komfort i sport, natomiast w tej amortyzacji tutaj to jest tak, że na każdym stabilizatorze jest silniczek elektryczny 48-woltowy i odpowiada za pracę tego amortyzatora, zależnie od tego, czy potrzebujecie więcej stabilności, czy więcej komfortu. I zależnie od tego, po jakiej drodze jedziecie. Więc jedźmy. Launch control! Yeah! O, rozciąga zmarszczki! O, ja pitole! No dobre jest to przyspieszenie. 3,8 według producenta, my zrobiliśmy 3,9. Jop twoju! No naprawdę, to było 3,9 w tym trybie boost. Wystarczyło tutaj nacisnąć to i wtedy pojawia się ta maksymalna moc i ten maksymalny moment obrotowy i faktycznie zrywa skórę z twarzy. 3,8, czułem jak tu mi się naciągały zmarszczki. Niestety przy hamowaniu pojawiły się z powrotem. Ale ciekaw jestem, jak to będzie, jak nie będziemy mieli trybu boost, w trybie sportowym jesteśmy, zaznaczam. Launch control aktywny. O, moim zdaniem to jest... O kurwa, dokładnie to samo, ale czuć normalnie na polikach, szok! O ja! Teraz ile było? Teraz było ciut wolniej, 3,98. A ciekaw jestem, jak wejdziemy sobie w takim razie w tryb efficient i jak to będzie w trybie efficient. Zobaczmy jeszcze, czy dużo wolniejsze będzie. Nie. Może ten początek, ale dalej zmarszczki prostuje. A je, jednak wskazania, zobaczcie, 4,33, czyli 4 sekundy wolniej. No to dobre. A ciekawe, jak zrobimy tryb efficient, ale z trybem boost. Launch control od razu, ała! Kurwa. No i 3,91. Czyli nie musicie nawet włączać trybu sportowego, jak chcecie wystartować ze świateł ostro. Nie trzeba się tutaj bawić. O kurda, muszę wejść w Might Mode, muszę wejść w Sport, muszę wyłączyć kontrolę. Nie, nie musicie tego robić. Zobaczcie, jak ona zwinnie tutaj zawraca. No, ładnie. Ładnie się składa dzięki temu... Dzięki tej tylnej skrętnej osi. Naprawdę, bardzo ładnie. Nie brakuje mu naprawdę mocy momentu obrotowego. Maksymalnie pojedzie 230 na godzinę, co jak na elektryka też jest całkiem dobrym rezultatem. Chociaż, znowu tutaj odwołując się na przykład do elektryków Audi, no tamte potrafią nawet 250 i 260 polecieć, nie mówiąc o Porsche Taycanie. Czyli tu muszę sobie
Wiesz, no naprawdę, kiedyś ten komputer pokładowy był tutaj, naciskało się i się resetowało. A teraz wam muszę włazić w ekran, żeby zresetować komputer pokładowy. No ja tego nienawidzę. Naprawdę, no kiedyś było tu BC, było napisane w BMW, BC, Board Computer. Naciskało się to, wyświetlało wszystkie dane, które trzeba. A teraz ja muszę szukać jakiegoś live vehicle i jeszcze tutaj wchodzić i jeszcze resetuj wybrany moment. 140 na godzinę. Bo przecież nie będziecie jeździli BMW po autostradzie 110 czy 120 na godzinę, nie? No wypadałoby, że jak wyskakujecie, no to te 140 jedziecie. I to, co wam powiem, to przy tych 140 tu nie jest najciszej. Owszem, silnika nie słyszę, wydechu nie słyszę, ale słyszę szumy wiatru. Owszem, one przez to, że nie ma tego silnika klasycznego hałasującego i nie ma klasycznego hałasującego wydechu, to wszystkie inne dźwięki w elektrykach są bardziej słyszalne. Tylko, że o ile na przykład w elektrycznych Mercedesach, czy nawet w elektrycznej Kia EV9 jest po prostu cicho, bo wszystko zostało dodatkowo lepiej wygłuszone, to tu mam wrażenie, że jest głośniej niż w spalinowej piątce. Jadę 140, się czuję, jakbym jechał 180, więc to akurat spore zaskoczenie. No jechać mi miałem 140, jechać ludziom pokazać. Oczywiście macie już tutaj systemy nawet nie tyle wspomagające kierowcę, co umożliwiające autonomiczną jazdę. I w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Niemczech, jest już tutaj dostępny, rozbudowany Highway Assist, czyli taki asystent jazdy po autostradzie, gdzie nie musicie już w ogóle trzymać rąk na kierownicy, tylko puszczacie kierownicę i samochód jedzie. To, co musicie robić, to nadal musicie patrzeć na drogę i w lusterka. I system, kamery specjalne i czujniki to sprawdzają. Jak nie patrzycie, to wam każą przejmować kontrolę, koniec, kropka. Więc nie ma tak, że sobie włączycie telefon i będziecie w nim siedzieli albo będziecie czytali gazetę. Tak niestety nie ma. Ale nawet zmieni wam samochód sam pas ruchu w momencie, kiedy będzie jechał prawym pasem, wy spojrzycie w lusterko, upewnicie się, że nic tam nie jedzie, auto zacznie samo zmieniać pas ruchu. Więc ta autonomia jest coraz bardziej rozbudowana. I w przyszłości mają takie rozwiązania pojawić się również na innych rynkach. No więc zużycie energii wygląda w ten sposób przy tych prędkościach. 31-32 kWh. Oczywiście teraz hamujemy, więc ono drastycznie spadnie. To oznacza, że na tej baterii tutaj przejedziecie raptem 250 km. I to na maksa. Wiecie, zazwyczaj jest ten taki range anxiety, że się zaczynacie martwić, zastanawiać, więc ładujecie się wcześniej tam o 20, 30 albo i 50 km. No katastrofa. Dojedziecie z Warszawy do Łodzi i z powrotem maksymalnie 140 i to wszystko. I powiecie, dobra, wystarczy do jeżdżenia po mieście. Naprawdę? Naprawdę? Kupujecie auto za 500-600 tysięcy złotych do jeżdżenia po mieście? Wyobraźcie sobie sytuację, że chcecie tym autem skoczyć na narty. No w końcu ma kanapę dzieloną 40-20-40. No więc wkładacie w ten tunel środkowy narty i mówicie, dobra, mam 1200 km do Włoch na ulubiony stok narciarski. Jadę elektrykiem. Dobrze, jedziecie troszkę tam 120 na godzinę na polskich ekspresówkach, bo taka droga prowadzi do granicy. Potem tam macie 130 ograniczenia, nie 140. Załóżmy, że 25 kWh będzie to zużycie energii. Optymistycznie. Bo myślę, że będzie 27-28, dobra 25 kWh. Bateria ma 81 kWh pojemności. Zawsze musicie zostawić troszkę tych kilometrów, troszkę tych procent w tej baterii, żeby nie ryzykować. Więc de facto będziecie musieli ładować się minimum co 300 km. 4 ładowania, żeby dojechać na narty. 4 ładowania. Więc tak, to auto jest zdecydowanie lepiej wykonane. Zdecydowanie ma fajniejsze, przyjaźniejsze, przyjemniejsze materiały. Zdecydowanie ładniejszą stylistykę niż Tesla. Bo już jak porównujemy auta za pół bańki, to możemy mieć Tesla S, powiedzmy. I to w wersji plaid, czyli takiego naprawdę za 600, który robi setkę w 2 sekundy, a nie w 3,8. I tam jest zdecydowanie skromniej, tam jest zdecydowanie gorsze wykonanie, tam zdecydowanie nie ma takich materiałów, nie ma takiego stylu, nie ma takiego polotu w tej Tesli. Jest po prostu jako samochód dużo gorszym autem niż piątka. Natomiast jako elektryk jest nieporównywalnie lepsza. To w ogóle to auto nie ma podejścia. Efektywność tych silników i tego akumulatora tutaj jest po prostu gówniana. Przykro mi bardzo, ale i piątkę dyskwalifikują takie rzeczy jak
przestronno tylnej kanapy. Auto ma ponad 5 metrów, a widzieliście, jak to wygląda. I dyskwalifikuje ją zużycie energii, przynajmniej w takich warunkach, jak teraz mamy. Minus 2 stopnie. Taka średnia, powiedziałbym, zima. I to absolutnie dyskwalifikuje je jako samochód, który warto byłoby kupić.